będą opowieści piękne, trochę straszne. Kiedy się nasłucham, spokojnie nie zasnę. Zapamiętam wszystko, choć trochę się boję. Rocznych opowieści babuleńki mojej. O, dobrze, że jesteś. Wejdź. Herbaty się napijemy. Co, że tak siedzę? Wspominam sobie. To takie przykurzone wspomnienia. Wspominam sobie, jak byłam taką małą dziewczynką jak ty. Często siadałam z babcią przy piecu, kiedy darła pierze albo błyskała groch. Pomagałam jej. No nie, nie dlatego, że byłam taka pracowita. To strasznie nudne zajęcie. Po prostu bardzo lubiłam opowieści o dawnych czasach. Babcia rozsiadała się przy piecu i przenosiła w czasy, kiedy to ona była taką małą dziewczynką. A czasem jeszcze dalej, kiedy to jej babcia była małą dziewczynką. Albo nawet kiedy babcia jej babci była małą dziewczynką. Opowiadała mi o dawnych zwyczajach, a ja siedziałam przy tym piecu, oparta plecami, bo tak ciepło, a za oknem zima. Zimy były takie srogie bardziej, więcej śniegu, zimniej. A może to nam się tak wydawało, bo nie było puchowych kurtek? Buty takie całkiem cienkie. Za to rękawiczki robione na drutach z owczej wełny. Oj, te to grzały. Jak babcia przędła tę wełnę, to też opowiadała. Kiedyś na wsi nie było prądu. Lekcje odrabialiśmy przy lampie naftowej. Bywało też i tak, że w długie zimowe wieczory jedynie mały ogień z pieca dawał trochę światła. Prawie w każdej kaszubskiej rodzinie było 8 lub więcej dzieci. Siadaliśmy wszyscy przy tym piecu i wsłuchiwaliśmy się w rozmowy. Dzieliliśmy radości i troski rodziców i dziadków. Ponieważ nie było sklepów z jedzeniem, wszystko trzeba było wyprodukować samemu. Zasiać zboże, zebrać je, kiedy dojrzeje,
zawieźć do młyna i zemleć na mąkę, a na końcu upiec chleb, wyhodować prosiaka, zabić go i zrobić kiełbasę, wyhodować krowę, żeby mieć mleko na ser i śmietanę i masło. Nigdy nie byliśmy pewni, jakie będą zbiory, czy susza lub grad nie zniszczą zboża, czy zwierzęta nie zachorują. Ten strach był wspólny dla wszystkich domowników. Zastanawialiśmy się, skąd wziąć moc, żeby wspomóc naturę i sprawić, żeby ziemia po zimowym śnie obudziła się płodna i urodzajna, a zwierzęta były zdrowe i mogły nas wyżywić. Pierwsi do poszukiwania tej mocy byli dorastający chłopcy. Gromadzili się gdzieś w ukryciu i kombinowali, jak zaczarować uśpioną ziemię, a przy okazji rozweselić innych. Przygotowywali takie pochody, korowody gwiżdży. Gwiżdże na Kaszubach to kolędnicy, czasem nazywani też gwiazdkami lub paneszkami. W takim pochodzie był gwiżdż ubrany w słomiany płaszcz, który pytał gospodarzy, czy chcą przyjąć kolędników. Za nim podążał bocian, symbol wiosny. Na Kaszubach mówiono, że szczęśliwy ten dom, gdzie bociany są. Dawniej bociany robiły swoje gniazda właśnie na domach, bo jak pamiętasz, nie było elektryczności, więc i nie było słupów elektrycznych. Gwiżdżowi, bocianowi i kozie towarzyszył anioł i diabeł, zwany Purtkiem. Kaszubski Purtk był raczej psotnikiem niż demonem, a po wejściu do kolejnego domu zajmował się głównie smarowaniem sadzą twarzy domowników. Sprawdzał też, czy potrawy w garnkach są smaczne, a jeśli na przykład kasza mu nie smakowała, potrafił ją wysypać na podłogę. Wyobraź sobie, że do tych korowodów nie dopuszczano dziewczyn. Tylko chłopcy i młodzi mężczyźni mogli się przyłączyć. I koniecznie musieli być kawalerami. Po ślubie ich miejsce zajmowali kolejni chętni do zabawy. Można było ładzić z chłopakami po wsi, śpiewać kolędy i dawać nadzieję, że zima minie i przyjdzie wiosna, a wraz z nią przylecą bociany. Póki co bocian z korowodu gwiżdży szczypał dziewczyny po łydkach. Najchętniej te najładniejsze, które fochów nie stroiły. Na szczęście nad porządkiem w tym zamieszaniu panował szandara, czyli mundurowy. Mógł to być policjant, wojskowy lub nawet kolejarz. Wlepiał mandaty oraz pobierał przygotowane przez gospodarzy podarunki. Bogaci dawali pieniądze i kiełbasę, a biedniejsi kilka jaj albo kawałek placka. Za sprawą magicznych obrzędów i gwiżdży
Wiosna wcześniej czy później przychodziła. W sadzie rozkwitały jabłonie, a na dachu domu zagnieździły się bociany. Kiedy chrześcijaństwo zapanowało na Pomorzu, również Wielkanoc wpisała się w te obrzędy. Na Kaszubach mówią na Wielkanoc jastre. Już tydzień przed świętami chłopcy obiegali kościół i całą wieś z klekotkami. Nazywali je knary i sznery. Rozbijali również garnek pełen żuru. Garnek był gliniany, a żur to nic innego jak mąka, która się ukwasiła po zalaniu wodą. Taka postna zupa, ale bez żadnej kiełbasy, boczku czy choćby jajka. Całkiem niesmaczna. Ale cóż, wczesną wiosną na tak zwanym przednówku, kiedy nic jeszcze w polu nie rosło, to było jedyne pożywienie. Za to kiedy nadchodziły święta, przygotowania trwały kilka dni. We czwartek barwiono jajka, na Kaszubach tylko na jeden kolor i nazywano je kraszankami. Najcenniejsze były te czerwone. Czerwone jajko podarowywała dziewczyna chłopakowi, kiedy jej się spodobał. W piątek wymiatano śmieci z domu i zagrody. Najlepiej za płot sąsiada. W ten sposób pozbywano się robactwa z domu. Dziwny zwyczaj. Wielka Sobota była czasem rozpalania nowego ognia. Moja babcia wygarniała wtedy dokładnie popiół z pieca i rozpalała ogień z kolczastych gałęzi. Te gałęzie z kolcami symbolizowały koronę cierniową Chrystusa. Ale moim najpiękniejszym wielkanocnym wspomnieniem jest jastrowa woda. Kaszubi wierzyli, że jastrowa woda ma magiczną moc. Może dawać zdrowie i urodę na cały nadchodzący rok. W nocy z soboty na niedzielę szliśmy wszyscy nad rzekę. Nie rozumiałam, o co chodzi, ale podobała mi się taka wyprawa. Babcia przestrzegała, że musimy być cicho. Nie wolno nam było rozmawiać, śmiać się czy wygłupiać. Mnie się to nigdy nie udawało. Jak się później dowiedziałam, tylko wtedy jastrowa woda uwalniała swą moc. Obmyta twarz stawała się piękna i gładka. Dla tych, którzy nie mogli iść nad rzekę, przynoszono wodę w dzbanie. Do lekarza było daleko, a i lekarstw nie było takich jak dziś. Wierzono, że jastrowa woda nie tylko polepsza urodę, ale również chroni przed chorobami. Niedziela wielkanocna zaczynała się jajecznicą ze szpyrkami, czyli boczkiem. To było wyśmienite jedzenie po tak długim poście. A potem kiełbasa i kuch, czyli ciasto. Wczesnym rankiem w poniedziałek chłopcy zakradali się z degusem. No, nie myśl sobie, że ktoś wnosił wiadro pełne wody. Nie, nie. Degus na Kaszubach był całkiem na sucho. Chłopcy ścinali gałęzie jałowca i taką degusówką chłostali dziewczyny po nogach. Zdarzało się, że ojciec dziewczyn zostawiał otwarte drzwi po to, żeby mogli zaskoczyć śpiące jeszcze dziewczęta. A one uciekały do chlewa i wypuszczały świnie. Świnie biegające po podwórku oznaczały koniec degusa. Dziewczyny miały wtedy czas, żeby policytować się, która miała najbardziej osmagane łydki. Te najbardziej czerwone, czasami nawet krwawiące, oznaczały największe powodzenie u chłopców. A wyobraź sobie, że kiedy byłam mała, degus na Kaszubach trwał 2 dni. We wtorek, no nie uwierzysz, dziewczyny smagały jałowcem chłopców. Oczywiście, że chodziły do domów tych chłopców, którzy im się podobali. Szkoda, że to już minęło. Po jastrach rozpoczynano pracę w polu. W maju sadzono już ziemniaki. Babcia opowiadała,
że jej babcia pamiętała taki zwyczaj zwany ścinaniem kani. Myślałam, że chodzi o zbieranie grzybów nazywanych kanią, ale się myliłam. Kania to ptak, a obrzęd był krwawy, bo kończył się uśmierceniem ptaka. Kaszubi wierzyli, że kania odmówiła kiedyś wody Chrystusowi i od tej pory za karę jest wiecznie spragniona. Lata wysoko i krzyczy: pić, pić, pić. Mści się za to na ludziach i sprowadza nieszczęścia. Kiedy jest susza, winna jest kania. Kiedy przyjdzie grad, winna jest kania. Kiedy komuś spali się chałupa, winna jest kania. Kiedy ktoś jest chory, winna jest kania. Kiedy ktoś coś przeskrobie, winna jest kania. Kaszubi wierzyli, że kiedy uśmiercą ptaka, nieszczęścia odwrócą się od nich i wszystko wróci na swoje tory. Organizowali więc widowisko. Chłopcy wybierali spośród siebie leśnego, sołtysa, sędziego, kata oraz rakarza, który zakopywał zabitą kanię. Przed ścięciem głowy sołtys przypisywał ptakowi całe zło, które dotknęło wieś w ostatnim roku, a sędzia ogłaszał wyrok. Po obrzędzie wszyscy szli do karczmy i tańczyli z radości, że zło odeszło. Co myślisz, że to za bobony? Cóż, wiedza nie była tak dostępna jak dziś. Ludzie tłumaczyli sobie świat na swój sposób. Wierzyli, że takie działania mają moc oczyszczenia potrzebnego do codziennego życia. Nazywamy to dziś myśleniem magicznym i co ciekawe, nie pozbyliśmy się go zupełnie. Wierzymy, że trzynastka przynosi pecha, nie mówiąc już o czarnym kocie, który przebiegnie nam drogę. Dni były coraz dłuższe i coraz cieplejsze. Lato przynosiło ze sobą mnóstwo pracy. Najpierw siano kosy, a potem żniwa. Kiedyś zboże ścinało się kosami, a jeszcze wcześniej sierpami. Na każdym polu pracowało kilku kosiarzy. Sąsiedzi pomagali sobie wzajemnie. Jako dziecko nosiłam im posiłki. Zawsze było tam zsiadłe mleko, ziemniaki, na Kaszubach zwane bulwami, trochę jajecznicy. Kosiarze pracowali do zmierzchu. Trzeba ich było dobrze nakarmić. Kobiety zbierały skoszone zboże i wiązały je w snopki, które potem zwożono wozami drabiniastymi. Uwielbiałam jechać na takim wozie, wysoko na stercie zboża. Zdarzało mi się nawet zasnąć. Wóz ciągnięty przez konia rozkosznie kołysał. Wozy miały już wtedy gumowe koła. Drewnianych nie pamiętam. Znam je tylko z opowieści babci. Snopki zboża układaliśmy w stodołach. Czekały spokojnie na jesień i zimę, kiedy to zabierano się za młócenie.
mężczyźni uderzali w leżące zboże specjalnymi kijami zwanymi cepami. Z kłosów wysypywało się ziarno. Pamiętasz, co robi się z ziaren? Tak, masz rację, mąkę. Ale wróćmy jeszcze do ostatniego dnia żniw. Taki dzień nazywany był dożniwkiem. Dziewczyny bardzo wtedy kombinowały, jak tu wymigać się od pracy, a zwłaszcza jak sprawić, żeby nie związać ostatniego snopka na polu. Wierzono bowiem, że ta, która zwiąże ostatni snopek, przyniesie do domu nieślubne dziecko. Byłaby to hańba i skandal na całą wieś. Ostatni snopek, nazywany bęksem, czyli bękartem, musiała więc związać kobieta zamężna, która przecież nieślubnego dziecka mieć już nie mogła. Wracających z pola po zwiezieniu ostatniej fury witała na podwórzu gospodyni. Wodą święconą skrapiała miejsce, gdzie składano snopki. Kładła tam również liście klonu. Wierzono, że klon odpędza złe moce, złe duchy, uroki rzucone przez czarownice, a nawet myszy. Do tak przygotowanej stodoły można było wnosić zboże. Dziewczyna wnosząca ostatni snopek mogła się spodziewać oblania lodowatą wodą prosto ze studni. To taki kolejny, dziś powiemy, przesąd. Miał zapewnić dobre zbiory w następnym roku. Dożniwk kończył się zabawą, po której trzeba było myśleć o kolejnej ciężkiej pracy, czyli o wykopkach. We wrześniu wykopywano ziemniaki, zwane na Kaszubach bulwami, a w październiku brukiew. O ile w zbożu wykorzystujemy nasiona i łodygi, to w ziemniakach i brukwi zjadamy korzenie, które przecież trzeba wykopać spod ziemi. Jesienią prace polowe powoli się kończą. Gospodynie rozpalają ogień w piecach i zabierają się za darcie pierza, przędzenie wełny, tkanie nowych materiałów, reperowanie zniszczonej odzieży. Dziś już prawie się tego nie robi. Zniszczone ubrania po prostu się wyrzuca. Kiedyś cerowano dziury i noszono skarpety, spodnie, swetry przez wiele lat.
Kiedy ziemia zamiera, lub jak wolisz, zasypia po wydaniu ostatnich plonów, ze stodół dobiega rytmiczne uderzanie cepów wytrząsających ziarno. Cichaczem, gdzieś w ukryciu przed ciekawskim wzrokiem, gromadzą się chłopcy, żeby przygotować stroje do kolejnego orszaku gwiszczy. I tak, rok za rokiem, natura i człowiek odmierzają koleje splecionego losu. A babcie na całym świecie siadają ze swymi wnuczętami i snują opowieści o dawnych czasach. To jest kołysanka. Piękne trochę.